ze Zdzisławem Hermanem Scheuringiem, który napisał książkę Czy królobójstwo o Stefanie Batorym, że to trochę nie tak. Dlatego, że kiedy armia stała pod Pskowem, musimy pamiętać, musimy pewne rzeczy sobie ułożyć. Kampanie zaczynały się w sierpniu. Zanim armia doszła tam na północ, to był już sierpień. Trwały raptem 2 miesiące i przeważnie lało. Były to bardzo uciążliwe kampanie. Połock, Wielkie Łuki, Psków. Niesłychanie uciążliwe. To była ciężka praca fizyczna, którą codziennie wykonywały tysiące ludzi, a główny ciężar spoczywał na barkach najemników węgierskich, sprowadzonych specjalnie w tym celu. Udało się zdobyć Połock, udało się zająć Wielkie Łuki. Pod Pskowem armia stanęła i było już za późno. Possewino pojechał do Moskwy i jest ta właśnie taka teoria, że on to wszystko rozegrał na niekorzyść Polski. Nie sądzę, żeby to była prawda, bo nie pamiętamy o jednej ważnej rzeczy. Ponieważ do pewnego momentu z Polską współpracują wojska szwedzkie. I nie możemy tracić z oczu najważniejszego celu. O co toczyła się ta wojna? Ta wojna toczyła się o odzyskanie portu w Narwie. Z chwilą, kiedy port w Narwie znajdował się poza granicami Polski, rola portów nadbałtyckich, polskich i pruskich malała. Dlatego, że cały handel szedł przez Narwę. Celem kampanii było zdobycie Narwy. To się nie mogło, u Batory mógł pójść do Narwy, dojść bliżej morza, zdobywając tam te twierdze kurlandzkie, które Rosjanie zajęli, ale wiązało się to z tym, że te oblężenia trwałyby bardzo długo. Kampania posuwała się w ten sposób, że oni zrobili łuk, zdobyli te dalekie twierdze i mieli zajść Narwy od tyłu. I co zrobił sojusznik szwedzki? Wkroczył do Narwy, proszę Państwa. My o tym zapominamy. Szwedzi w kulminacyjnym momencie, kiedy oblegano Psków, zajęli Narwę. Nie było o czym gadać. Trzeba było podpisywać ten pokój jak najszybciej się dało, dlatego że za moment była zima i armii nie dałoby się ocalić. Kiedy król dowiedział się, że Narwa jest zajęta, wydał Zamojskiemu rozkaz, żeby wyruszył, zostawił Psków i żeby natychmiast ruszył na Narwę, a żołnierze nie mieli siły chodzić. Był szkorbut, zaraza, głód. Nie dało się tego wojska stamtąd w ogóle posunąć ani o kilometr. Po prostu. Myślę, że rola Possewina została przyczerniona w czasie komuny i po prostu to już tak zostało. To był taki czarny charakter i Matejko go też tak trochę namalował, że on tam sobie stoi, tak się przygląda na tym obrazie. Nie możemy tracić z oczu celów istotnych. To tak samo jak w drugim tomie opisałem ten upadek Węgier. Kiedy upadły Węgry, wszystko się zmieniało i należało dostosować narzędzia polityki do tych zmienionych okoliczności. Czy to zrobiono? No trudno jednoznacznie ocenić. I trzeba było przede wszystkim wyznaczyć nowe cele. Po upadku Narwy też trzeba było wyznaczyć nowe cele. Czy one zostały dobrze wyznaczone, to będziemy o tym rozmawiać przy okazji następnego tomu.